Cześć, witam Was w nowym odcinku Nowoczesnego Dewelopera. Jesteśmy właśnie na najmniejszej mojej budowie i zabrałem Was tutaj dlatego, żeby pokazać Wam projekt, który uważam, że jest najlepszy, żeby zacząć biznes deweloperski. To właśnie na jego przykładzie prowadzę warsztaty, gdzie uczę osoby, które chcą wejść w ten biznes. I dlaczego on jest tak dobry i tak dobry na sam start? Ponieważ po pierwsze, jest łatwa dostępność działki. Po drugie, nie trzeba mieć wcale dużo kapitału, żeby to zrealizować. I po trzecie, jest duża chłonność rynku, czyli jakby łatwo to później sprzedać. Ta działka nie miała planu zagospodarowania przestrzennego. Ja tutaj na tą działkę musiałem uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że mogę wybudować właśnie tego typu budynek. To jest tak zwany bliźniak dwulokalowy i ja tutaj wybudowałem dwa bliźniaki na dwóch działkach, gdzie każdy z bliźniaków ma po dwa lokale mieszkalne. I jakby kupując tą działkę nie miałem jeszcze pewności, jakie będę miał warunki, ale przeanalizowałem sobie teren i inne warunki, które były dookoła i z dużą pewnością byłem w stanie stwierdzić, że skoro sąsiednie działki są zabudowane w podobny sposób, to ja również dostanę bardzo bliskie i podobne warunki. Ja decyzję o zakupu tej działki podjąłem dosłownie w godzinę, bo tego dnia, w którym dowiedziałem się o tej działce, musiałem wpłacić wadium, bo tę działkę kupiłem z przetargu komorniczego i na drugi dzień już po prostu podjąłem decyzję o zakupie, ponieważ miałem wszystkie dane zebrane, które są potrzebne, żeby działkę przeanalizować, bo miałem doświadczenie właśnie w sprzedaży segmentów na tym właśnie terenie. Także nie musiałem specjalnie się długo zastanawiać, bo wiedziałem, że ta działka jest na tyle atrakcyjna i wiedziałem już, co tu konkretnie wybuduje. Na każdej kondygnacji jest około 50 metrów, także tutaj na tej kondygnacji akurat mamy salon z aneksem kuchennym, plus mamy schody i toaletę taką dla gości. Ja ten projekt realizowałem na podstawie tego, że widziałem, jakie są potrzeby rynku, co ludzie potrzebują. Także w tym momencie wiem, że mogę tą kuchnię w każdej chwili zamknąć i zrobić oddzielną, a z drugiej strony ludzie mają dużą przestrzeń taką do życia. I tak jest optymalizowane, że schody nie zajmują bardzo dużo miejsca w domu. Każdy z klientów ma tutaj kilkadziesiąt metrów ogródka i mam akurat 6 metrów od granicy działki do elewacji. Także to nie jest jakiś nie wiadomo jaki ogród, ale spokojnie tyle, żeby sobie na tarasie zrobić grilla, czy żeby wypuścić psa, żeby sobie trochę pobiegał. Łazienka jest spora, ma kilka metrów kwadratowych, no i tak został taki wyposażony w duży grzejnik, ponieważ klienci sobie taki zażyczyli jako zmianę lokatorską. Tą konkretną budowę zrealizowałem poprzez oddzielnych wykonawców, czyli zakontraktowałem każdy etap po kolei, z tego względu, że to była na tyle mała inwestycja, że żadnemu generalnemu, z którym rozmawiałem, nie opłacało się realizować tego w systemie generalnego wykonawstwa i po prostu najbardziej optymalnie i najtaniej było i najszybciej zresztą wybrać sposób, że każdy konkretny etap kontraktowałem samodzielnie. Jakby stan surowy zrobiła jedna firma, oddzielna firma robiła roboty ziemne. Kolejne etapy to wiadomo, była stolarka okienna, to były instalacje sanitarne i to robiła jedna firma, inna firma robiła instalacje elektryczne, inna firma robiła wylewki i posadzki. Z jednej strony budowa w takim systemie jest o wiele bardziej opłacalna, bo płaci się bezpośrednio wykonawcom. Z drugiej strony jest o wiele bardziej czasochłonna i pracochłonna, żeby dogadać z każdym wszystkie etapy. No i tu się pojawia takie ryzyko jak punkty stykowe, czyli pewien element, w którym na przykład jest problem, ponieważ mury są trochę krzywe i wtedy tynkarz mówi, że potrzebuje za wykonawstwo więcej, bo ściany są krzywe, tak? Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że budujemy to taniej, ale ryzyka są w pewnym sensie przenoszone na dewelopera, mimo tego, że deweloper zawsze powinien mieć rękojmie albo mieć gwarancję wykonawcy. Na tyle samo, ile daje tą gwarancję klientom. Takich rzeczy, które mnie tutaj zaskoczyły, to jest to, że musiałem robić kanalizację deszczową i ja już wiedziałem od samego początku, że będę zmuszony ją robić, ale jakby koszty tej kanalizacji wydawało mi się, że będą znacznie niższe, więc jakby to jakoś zmniejszyło zysk na tej budowie, jednakże mimo wszystko to i tak się bardzo opłaca. Tę inwestycję sfinansowałem dwojako, bo zakup działki jakby był z moich własnych środków, a
jeżeli chodzi o realizację całą, no to sfinansowałem z kredytu bankowego, takiego deweloperskiego, gdzie bank finansuje mi każdy etap budowy. Oczywiście w międzyczasie pobierałem pieniądze od klientów, którzy kupili te segmenty i oni wpłacali pieniądze na rachunek depozytowy, z których ja, wypłacając sobie środki, nadpłacałem kredyt, tak żeby zapłacić ich na mniej odsetek. I to jest taki podstawowy model w ogóle finansowania dewelopera, ale on był po prostu dla mnie najtańszy i najwygodniejszy. To nie oznacza, że gdybym nie miał tego kredytu bankowego, to bym tego nie zrealizował, bo można by było zrobić to, znaczy, trochę drożej, ale na przykład dogadać się z wykonawcami, żeby to oni sfinansowali tą budowę, ale można też się było dogadać na przykład z klientami, żeby wpłacili większą kwotę i przesunąć tak terminy, żeby z rachunków depozytowych wpływały pieniądze od razu tak, żebym miał na zapłatę wykonawców. Uczestnicy moich warsztatów pytają się mnie, Dani, ale jak znaleźć taką działkę pod tego typu inwestycje, bo to jest trudne, bo teraz dużo osób szuka. Tak, szuka, ale to jest fajne w tym projekcie, że to są bardzo często działki przeznaczone pod domy jednorodzinne i pod właśnie typowych Kowalskich, którzy mają dużo mniejszy budżet i tak duża działka nie jest im potrzebna. A dla takiego potencjalnego dewelopera, który chce zacząć taką budowę, to jest właśnie za duże dla Kowalskiego, ale za małe z kolei dla dużego dewelopera, gdzie taki projekt ich w ogóle nie interesuje, bo to jest za mało metrów do wybudowania i za mało zysku do wzięcia. Także to jest pewnego rodzaju nisza, którą bardzo fajnie jest zagospodarować i można konkurować z Kowalskimi, którzy mają dużo mniejsze budżety na budowę domów jednorodzinnych. Ja mam taki system sprzedaży tych moich segmentów dosyć hybrydowy, bo po pierwsze korzystam ze swoich ludzi, którzy sprzedają moje inwestycje, bo mam już jakby 150 lokali w ofercie, dlatego opłaca mi się mieć swoje biuro sprzedaży, ale jeżeli nie miałbym tylko, nie mam tych inwestycji, tylko miałbym 4-8 lokali, to korzystałbym tylko i wyłącznie z zewnętrznego biura sprzedaży, ponieważ czas dewelopera, czas inwestora jest dużo więcej warty niż czas obsługi takiej sprzedażowej, czyli warto zapłacić solidną prowizję pośrednikowi za to, że on się zajmie sprzedażą od A do Z, z aktami notarialnymi, z organizowaniem wszystkiego, bo ten czas, który się tak naprawdę kupuje, zamawiając tą usługę, można wykorzystać na przykład na lepsze przypilnowanie budowy albo na znalezienie konkretnej, kolejnej działki inwestycyjnej. Dlatego ja większość sprzedaję przez swoje biuro, ale też mam biuro zewnętrzne, czy biura zewnętrzne, z którymi współpracuję, które to mi przysyłają klientów i pomagają mi moje inwestycje sprzedawać. Jest jakby spory popyt na tego rodzaju inwestycje, ale trzeba pamiętać, że to jest produkt niszowy. To nie jest taki masowy produkt jak mieszkania 50-metrowe, gdzie jest kilka razy więcej klientów, którzy kupują mieszkania, ponieważ no, jest dużo większa rotacja na rynku mieszkaniowym niż na rynku segmentów. I jakbym miał celować w gigantyczne osiedle, kilkuset takich domów, to bym się 3 razy zastanowił. Żeby taka budowa miała sens, takiego budynku, to ja kalkuluję zysk na poziomie 500-600 tysięcy z takiego jednego budynku, w którym są 4 lokale. Czyli można powiedzieć, że na każdym jednym zarabiam minimum tam te 120-150 tysięcy. Ja zanim decyduję się na to, co dokładnie zaprojektuję na konkretnej działce, tworzę sobie różne alternatywy, czyli plan A, B i C. I liczę sobie wtedy koszt wybudowania konkretnej inwestycji, czyli ile to jest mieszkań, ile to jest metrów dokładnie, i przyrównuję to do kosztów innych, które są dookoła tego, i liczę potencjalne przychody, które są. I sobie liczę takie małe 3 biznesplany i teraz widzę, ile potrzeba pieniędzy, żeby zrealizować plan A, plan B i plan C, i jakie będą z tego przychody i jakie będą zyski na koniec. I czasem jest tak, że wystarczy, że ten plan, który daje mniej metrów kwadratowych, daje zarobić podobną ilość pieniędzy niż ten, który jest dużo bardziej, dużo większy budynek, dużo, dużo bardziej okazały. I mimo to, bo opłaca się to robić, wybudować mniej, ponieważ wybudowanie mniej kosztuje mniej i często mniej metrów to są mniejsze mieszkania i one się sprzedają szybciej i płynniej. Czasem jest tak, że jeżeli coś się dzisiaj opłaca, to nie znaczy, że się będzie opłacało jutro. Ja zaczynam projektowanie biznesplanu od kartki pustej papieru i długopisu, jakby rozrysowuję ten biznesplan na zwykłej jednej kartce. On ma dosłownie parę punktów i tak jak ja
liczę opłacalność inwestycji, zawsze zaczynam od góry. Czyli liczę po pierwsze, za ile sprzedam coś, co wybuduję, a później odejmuję tego koszty budowy, później koszty obsługi tej budowy, koszty sprzedaży i koszty działki. I wtedy widzę, czy zysk, który mi zostaje, jest odpowiedni. Po takiej cennej analizie ja już podejmuję decyzję, czy chcę wejść w dany projekt, czy nie. I często właśnie podpisuję umowę przedwstępną, która warunkuje uzyskaniem kolejnych dodatkowych pozytywnych dokumentów. I wtedy właśnie zlecam analizę szczegółową tej działki, czyli zlecam projektantom zrobienie analizy chłonności, zlecam zrobienie, załóżmy, inwentaryzacji drzew, czy zlecam zrobienie analizy nośności gruntów, które tam są, po to, żeby jak już kupię tą działkę albo będę ją musiał kupić, to żebym wiedział, że ja na tym biznesie zarobię. Plan inwestycji to jest taki podstawowy dokument, na podstawie którego pokazuje się potencjalnym inwestorom albo w banku, który finansuje inwestycje, jak układają się te klocki finansowe, czyli ile kosztuje albo jest zaprojektowany budynek do wybudowania, ile kosztuje zakup działki, ile pozostałe koszty. I tak, że widać, jak się te wszystkie rzeczy poukładają, na końcu ile inwestorowi zostaje. Trzeba pokazać tam taką opłacalność, która jest minimalna do tego, żeby się projekt spiął, ale jeśli spodziewacie się więcej, to lepiej zostawić to jako dodatkowy bonus. Ja to nazywam cenę pewniak. Czyli za ile sprzedam konkretną nieruchomość, czy to nieruchomość na flipa, czy to nieruchomość taka, którą projektuję pod deweloperkę. Ramy czasowe, żeby zrealizować tego typu projekt, to jest, trzeba sobie liczyć około 1,5 do 2 lat. I to jest taki okres, gdzie budowa takiego budynku trwa mniej więcej około 12 miesięcy, ale są jeszcze, dochodzą nam rzeczy takie jak zgromadzenie odpowiednich zgód, pozwoleń, wymaganych dokumentów i na koniec odbiory techniczne. Więc jakby jak kupujemy działkę i ona ma większość problemów rozwiązanych, czyli jest taka jakby jest dobrze skomunikowana i ma przyłącze albo bliskość przyłączy, to spokojnie możemy sobie przewidzieć ten okres realizacji na 2 lata. Jeśli myślicie poważnie o tym, żeby wejść w biznes deweloperski, i to zachęcam Was do tego, żebyście zaczęli właśnie od tego typu projektu, bo to tutaj nie ma dużych ryzyk, jest wiele przewag tego projektu nad innymi i jeśli potrzebujecie pomocy, to ja Was chętnie tego nauczę.